Witam bardzo serdecznie w Szkole Progenium. Dzisiaj spróbujemy nie tyle rozwiązać, co zebrać do kupy informacje dotyczące największej tajemnicy we Fluffie Warhammera, czyli tożsamości i winy dwóch zaginionych primarchów, The Lost and The Purged, drugiego i jedenastego syna Imperatora. Postaram się połączyć wszystkie skrawki, jakie udało mi się zebrać, odnośnie kiedy dołączyli do Imperium, jacy byli i w konsekwencji dlaczego zostali wymazani z imperialnych zapisów. Na koniec zwrócę też uwagę na kilka teorii związanych z nimi i pokuszę się na jedną własną. Chcę w pierwszej kolejności zaznaczyć, że spór o zaginionych primarchów jest o tyle skomplikowany, że kilka źródeł możemy uznać za niekanoniczne i na zabłędne. W starym kodeksie drugiej edycji, a właściwie kodeksie Ultramarines, jest wzmianka, że obaj zaginieni primarchowie walczyli po stronie Horusa podczas herezji. W nowym Fluffie wiemy jednak, że wymazanie primarchów wydarzyło się niedługo przed mianowaniem Horusa na mistrza wojny. Pewnym ukłonem w kierunku tego faktu jest rozmowa między Rogalem Dornem a Malkadorem, w której Dorn stwierdza, że dobrze, że dwóch primarchów usunięto, gdyż prawdopodobnie opowiedzieliby się po stronie Horusa. Chcę też podać wątpliwość, że któryś z primarchów zaginął albo zginął, zanim odnalazło go Imperium. Wiemy ze 100% pewnością, że drugi został znaleziony przez Imperium. Wiemy też, że oba legiony działały nawet do końca krucjaty. Podejrzewam, że gdyby któryś z primarchów poległ przed jego odnalezieniem, to nie spotkałby go taki sam los jak potencjalnego zdrajcę i założymy, że drugi zdradził w jakiś sposób Imperium. Mając to z głowy, spróbujemy umieścić w czasie znalezienie primarchów. Po raz kolejny zwrócę uwagę na błędne źródło, jakim jest lista znajdująca się na wiki, która pochodzi ze starego materiału opublikowanego przez Black Library, gdyż wiemy, że w książce Deliverance Lost Korax nigdy nie znał dwóch zaginionych braci, a mianowicie w rozmowie z Imperatorem Korax zauważa, że ma on numer 19, a ponoć ma 19 braci, na co Imperator odpowiada, że to rozmowa na inny czas. Oznacza to, że w tej książce Korax został znaleziony po odnalezieniu wszystkich zaginionych primarchów, podczas gdy lista podana na wiki pokazuje, że jeden z primarchów został odnaleziony po odnalezieniu Koraxa. My natomiast wiemy, że oboje byli już znani przed odnalezieniem Koraxa, odnalezieni, bo już byli zapomnieni. Oczywiście ma to związek, że materiał, na który powołuje się wiki, został znacznie wcześniej opublikowany niż książka, w której dochodzi do tego dialogu między Koraxem a Imperatorem. W książce Fulgrim, The Palatine Phoenix, wiemy też o pewnej rozmowie Fulgrima z siedmioma braćmi, w której bierze udział drugi z primarchów, która odbywa się w okolicach, gdy Fulgrim przejmuje dowodzenie nad swoim legionem, więc musiała się to wydarzyć niedługo po jego odnalezieniu, czyli rokiem 832 M30. Biorąc pod uwagę, że ośmiu primarchów mogło się spotkać najwcześniej w roku 836 M30, gdyż wtedy odnaleziono robótę Glimana jako ósmego z odnalezionych primarchów, ale niestety nie wiemy dokładnie, kto brał udział w tej rozmowie, więc równie dobrze mógł być tam również Lorgar, co umiejscowiałoby to wydarzenie bliżej roku 857 M30. Ale powinniśmy się trzymać najbliżej, jak to możliwe, roku 836 M30, co umiejscowiałoby odnalezienie drugiego z primarchów przed tym rokiem. Wiemy też, że kiedy odnaleziono primarcha Mrocznych Aniołów, Leona L. Johnsona, obaj zaginieni primarchowie byli jeszcze formalnie częścią Imperium, niekoniecznie byli znalezieni, gdyż tu jeden z legionistów mówi, że Leon ma 19 braci. Oznacza to, że przynajmniej w momencie, gdy odnaleziono Leona, zakładano jeszcze, że zarówno drugi, jak i 11 primarcha wciąż żyją. Kolejną wskazówkę możemy odnaleźć w książce Wolfsbane, gdzie Leman Raz mówi o swoim trzecim bracie. Jednak z powodu zakłóceń nie wiemy dokładnie, co mówi, poza tym, że jest to tragiczna opowieść. Trzeci brat może odnosić się albo do trzeciego z grona braci, co sugeruje, że drugi z zaginionych primarchów był rzeczywiście odnaleziony jako trzeci. Może się też odnosić do trzeciego brata, którego poznał, ale oznaczałoby to, że drugi z primarchów został odnaleziony po Ferusie Manusie. Lub może się odnosić do znowu trzeciego z braci, ale używając numeru primarchów, więc mówił wtedy o Fulgrimie, który był oznaczony jako trzeci primarcha, choć raczej nie opisałaby tej historii jako tragiczną. Dzięki tym wszystkim cytatom wiemy, że obaj primarchowie funkcjonowali po roku 807 M30 do roku 940 M30, gdyż wiemy, że Horus był pierwszym znalezionym z synów. Przyjmujemy, że Leman Raz zgodnie z podanym nam timeline'em rzeczywiście był drugi jako odnaleziony, a więc drugi primarcha został odnaleziony jako trzeci po roku 807 M30, a w roku 940 M30, po odnalezieniu Koraxa, obaj zaginieni już byli wymazani z historii. Zresztą chciałbym zwrócić Waszą uwagę teraz na możliwy moment ich wymazania, albo przynajmniej jeden z tych możliwych momentów, bo muszę zaznaczyć, że obu primarchów wymazano, ale możliwe, że w dwóch innych sytuacjach. W latach 860 M30 doszło do Ragdan Xenocide. Był to szereg kampanii, w której brali udział głównie Mroczne Anioły, Kosmiczne Wilki. Konflikt z rasą potężnych Ragdan Serbavors trwał wiele lat i był opisywany jako największy dotychczasowy konflikt w dziejach Imperium, całkowicie niszcząc wiele legionów Tytanów i oddziałów kosmicznych Marines, czego przykładem jest zaraportowana utrata 50 tysięcy legionistów Mrocznych Aniołów podczas ostatniej z tych kampanii. Odnośnie tego konfliktu istnieje jedna istotna wzmianka. W siódmym podręczniku do
gry bitewnej Herezja Horusa istnieje zapis, że cały legion, tu nazwa jest wymazana, został stracony. To sugeruje, że w ten czy inny sposób przynajmniej jeden z zaginionych legionów został rozgromiony w trakcie tej kampanii. Dodatkowo istnieje jeszcze jeden materiał umieszczający oba legiony, choć niekoniecznie Primarchów, w tej kampanii, a mianowicie artykuł z Warhammer Community Regimental Standard How to Dress Lasgan Wound, będący podręcznikiem przeznaczonym dla gwardzistów biorących udział w Ragdan Xenocide, który wspomina o udziale 2. 11. Legionu w tym konflikcie. Trzeba jednak brać pod uwagę, że ten sam podręcznik wspomina tytuł Mistrza Wojny, który teoretycznie, zgodnie z naszymi informacjami, nie funkcjonował jeszcze w Imperium w tym okresie. Oznacza to albo, że Horus nie był pierwszym Mistrzem Wojny, albo należy traktować ten artykuł jako zwykły easter egg, a nie coś, o czym możemy opierać nasze dywagacje. Niemniej jednak nie możemy odmówić obecności przynajmniej jednego z tych legionów w tamtych okolicach. Pewnym problematycznym tropem jest wzmianka w innym podręczniku do Herezji Horusa, drugim mianowicie, że w roku 965 M30 i 969 M30 doszło do jakiegoś wydarzenia z udziałem kosmicznych wilków, ale wszystkie inne dane dotyczące tego wydarzenia zostały wymazane. Ten trop jest o tyle niepokojący i mocny jednocześnie, że w książce Outcast Dead wspomniane jest, że po tym co Magnus zrobił z Imperialnym Pałacem, wilki ponownie będą musiały być spuszczone ze smyczy. Ten fragment sugeruje, że kosmiczne wilki miały coś wspólnego z wymazaniem, jednak nie oznacza to oczywiście, że doszło tylko w roku 965 M30, co więcej kłóci się to z innymi podanymi datami. Możliwe również, że wspomniane spuszczenie wilków dotyczy sporu między Rasem a Angronem, a nie wymazania. Kolejną wskazówką względem dat jest dialog między Magnusem a Lorgarem niedługo po zniszczeniu Monachii i w okolicach podboju planety 4716, co miało miejsce w roku 965 M30. Mówią tam już o dwóch zaginionych braciach, co jeszcze bardziej umacnia umiejscowienie daty zaginięcia Primarchów w tamtych wydarzeniach. Na tym kończą się datowe fakty, dalej idziemy już bardziej w spekulacje. Co do osobowości zaginionych Primarchów, niewiele wiemy. Istnieje tylko wzmianka o tym, że drugi z Primarchów był stosunkowo melancholijny i małomówny. Tak samo nie posiadamy również wiadomości co do ich roli czy specjalizacji w Imperium. Biorąc pod uwagę rolę innych Primarchów, możemy przypuszczać, że może jeden z nich specjalizował się w walce kosmicznej, zarówno okrętów flagowych, jak i akcji abordażowych, gdyż żaden z legionów nie posiada definitywnej preferencji w tej kwestii, a jest to niewątpliwie duży aspekt podboju galaktyki. Wciąż w tej samej okolicy, możliwe, że jeden specjalizował się w walce powietrznej, ale ta rola jest już częściowo zabezpieczona przez innych Primarchów. Dalej próbując zgadnąć tożsamość jednego z zaginionych Primarchów, biorąc pod uwagę częste łączenie obu światów, wielu fanów wyznacza Sigmara, bohatera ze świata Warhammer Fantasy, jako jednego z zaginionych Primarchów. Teoretycznie pasują do opisu, wielki wojownik, który pojawia się w towarzystwie komety, który był niezrównany w boju i złączył królestwo ludzkości. Pojawia się jednak problem, gdy wejdziemy głębiej w historię Sigmara. Po pierwsze, Sigmar narodził się, a nie pojawił się na Ziemi, choć jego narodzinom rzeczywiście towarzyszyła kometa. Sigmar nie był też wielkości klasycznego Primarchy, ale nie byłoby to takie dziwne. Alpharius Omegon również, jak na Primarchę, był dość niski, ale to wciąż było 2,10 do 2,40 metra wysokości. Dodatkowo Sigmar starzał się normalnie, podczas gdy Primarchowie są biologicznie śmiertelni, choć nie umarł. Pewnego dnia opuścił swoje królestwo, co może być interpretowane jako zebranie przez Imperatora, jednak Sigmar później powrócił i stał się bogiem w świecie Warhammera Fantasy. Moim zdaniem to go raczej eliminuje jako potencjalnego zaginionego Primarchę, a jak już wielokrotnie wspominałem, od Warhammera Fantasy ekspertem nie jestem. Dalej, co do tożsamości zaginionych, chcę tylko na marginesie wspomnieć teorię, że zaginięci Primarchowie byli kobietami. Jest to jednak nieoparte żadnymi dowodami, wielokrotnie inni Primarchowie mówili o swoich zaginionych braciach, co jednoznacznie wskazuje na ich płeć. Choć nigdy nie dowiemy się kim byli, ani dokładnie kiedy zaginęli, pochylmy się na chwilę nad ewentualnymi powodami. Bardzo prawdopodobny był udział kosmicznych wilków w wymazaniu zaginionych Primarchów. Wielokrotnie określa się Leman Rasa jako imperialnego kata i że wilki wchodziły już w konflikt z innymi legionami. Dodatkowo wspomniane już dwa wydarzenia, których znamy daty i udział kosmicznych wilków, może sugerować, że były to dwa osobne od siebie akty. Osobiście sądzę, że do egzekucji rzeczywiście doszło z rąk kosmicznych wilków, a nie we wspomnianych datach, ale podczas wielokrotnie wspomnianego Shagdan Xenocide, podczas którego kosmiczne wilki również były obecne. Moim zdaniem to właśnie podczas tego konfliktu, który pochłonął wielu innych legionistów i nawet tytany, doszło do śmierci zaginionych Primarchów albo z ręki kosmitów, albo z ręki Lemana Rasa. Daty się zgadzają, jest to kampania, która nie jest dobrze opisana i nie znamy wszystkich szczegółów tamtych wydarzeń. Oczywiście, jak już wielokrotnie wspominałem, nie mam pewności, do wymazania mogło dojść w dwóch różnych osobnych momentach. Możliwe, że kiedyś pojawią się nowe fakty, które lepiej umiejscowiają to wydarzenie. Póki co, Ragdan Xenocide wydaje się być najlepszym kandydatem. Pozostaje nam jedynie zgadnąć powód tego wymazania. Zacznę od teorii, którą osobiście bym wykluczał. Zakłada ona istnienie wady genetycznej. Jeśli drugi i jedenasty legion był w jakiś sposób spaczony, był to dobry powód, żeby wymazać historii, jako porażkę Imperium, o której się nie mówi. Rozmowa między Sanguinusem a Horusem, wspomniana w książce Fear to Threat, wydaje się to potwierdzać. Podczas jednej z kampanii przed Herezją, Horus był świadkiem, jak jeden z legionistów Krwawych Aniołów konsumuje krew ofiar w napadzie Czerwonego Pragnienia. Sanguinus szybko zabił legionistę i błagał Horusa, by ten nikomu o tym nie mówił, nie chcąc, by po jego legionie został pusty cokół, tak jak po dwóch zaginionych.
Istnieje jednak więcej dowodów na to, że genom ziarno zaginionych Primarchów było jak najbardziej czyste. Po pierwsze, Imperator nie wymazał dwóch innych legionów z wadliwym genoziarnem, dzieci Imperatora i Tysiąca Synów. Co prawda możemy przypuszczać, że Imperator liczy na to, że wadę tę da się uzdrowić. Ta opcja jest trochę wspierana w książce The Fury of Magnus, podczas gdy wada u Krwawych Aniołów i Zaginionych byłaby nieuleczalna. Jednak ponownie dwie inne rozmowy znowu sugerują, że ich genoziarno było czyste. W noweli The Chamber at the End of Memory z antologii Science of Emperor Malkador rozmawia z Rogalem Dornem, który podczas umacniania Imperialnego Pałacu natrafił na grobowiec Zaginionych. Nigdy nie dowiadujemy się, czy ich ciała są tam rzeczywiście złożone. Z tej rozmowy dowiadujemy się, że Malkador, na polecenie Dorna i Gullimana, wymazał część wspomnień Primarchów i Legionistów dotyczących Zaginionych. Co więcej, Legioniści Zaginionych zostali wcieleni do Legionu Ultramarinsów. To definitywnie oznacza, że nie istniała żadna wada wrodzona w genoziarnie 2 i lub 11 Primarchy. Teza ta jest też potwierdzona w książce Dark Imperium, gdzie Bruce Harris Cole stwierdza wprost ten fakt. Możemy skonfrontować tę teorię z cytatem z książki Angron, Slave of Nuseria, w którym jeden z pożarczych światów mówi, że obaj Primarchowie zostali wymazani wraz ze wszystkimi kosmicznymi Marines, którzy za nimi podążali, ale może się to odnosić bezpośrednio do zdrajców w Legionie 2 i 11, a nie całego Legionu. Biorąc pod uwagę, że część Legionistów Zaginionych została wcielona do innych Legionów, możemy zatem założyć, że to Primarchowie dopuścili się jakiegoś czynu, jakiejś zbrodni i tutaj już zaczynają się mnożyć teorie. Popularne jest interpretowanie poprzedniego tytułu dla tych Primarchów, The Forgotten and the Purge, nie jako dwóch zaginionych i wymazanych, ale jako jeden został zapomniany, a drugi został wymazany. Trochę wspiera tę teorię cytat z pierwszego Heretyka, gdzie jeden z zaginionych jest określany jako wciąż niewinny, wciąż czysty. Zabicie go zaoszczędziłoby nam sporo wysiłku, a Lorgarowi złamanego serca. Dalej teoria ta łączy się, że 11 Primarcha po prostu zginął, zanim został odnaleziony, dlatego jest nazywany zapomnianym. To rzekome zapomnienie wspiera cytat z książki The False God, w której to Horus w swojej wizji zostaje przeniesiony do laboratoriów genetycznych Imperatora, gdzie wskutek jego działania jedna z kapsuł, w której rozwijają się Primarchowie, akurat ta z numerem 11, zostaje uszkodzona. Nie wiemy do końca, czy Horus doznaje interaktywnej wizji przyszłości, czy rzeczywiście bogowie chaosu przenieśli go w czasie. Niemniej jednak Horus tak wypowiada się o swoim 11 bracie. Zatrzymał się przy zbiorniku z napisem 11, czując niewykorzystane chwały, które mogły czekać przed tym, co rosło w środku, wiedząc, że nigdy nie nadejdą. Jest to jednak mało prawdopodobne. Więcej faktów przemawia o tym, że obaj Primarchowie dopuścili się jakiejś zbrodni, oba w jakiś sposób zawinili Imperium, niekoniecznie otwarcie walcząc z nim. W książce Dark Imperium Gulliman mówi o swoich braciach. Dwóch zawiodło, dziewięciu zwróciło się przeciwko mojemu ojcu. To znowu sugeruje o pewnej winie, a nie zdradzie. Tutaj warto wspomnieć o sposobie, w jaki obaj zapomnieni zostali wymazani z historii. Podczas herezji symbole po heretyckich Primarchach wciąż istniały, choć często ukryte. I posągi wciąż stały przed Imperialnym Pałacem, choć przykryte tkaninami, podczas gdy posągi zaginionych zostały zburzone. W Pałacu Gullimana na Makrak istniał stół i 21 krzeseł, dla Primarchów i Imperatora, każdy przykryty tkaniną z wyszytym symbolem Legionu, ale dwie tkaniny zostały pozostawione szare. Może to oznaczać, że w mniemaniu ich braci, zaginieni dopuścili się o wiele większej zbrodni niż zdrada. Osobiście nie szedłbym o tak daleki wniosek, ich zaginięcie miało miejsce w innych czasach, kiedy była jeszcze nadzieja na przyszłość, a nie nieustanna wojna. Istnieją wręcz słowa, że zbrodnia zaginionych była wymierzona właśnie w tę nadzieję. Wracając się ponownie do Chamber at the End of Memory, Malkador twierdzi, że utrata 2 i 11 była taką raną, że zagrażała samej idei Wielkiej Krucjaty. Zniszczyłaby wszystko, co zbudowaliśmy w dążeniach do zjednoczenia ludzkości. Również po herezji, choć informacje o heretykach są utajnione, to jednak nie do takiego stopnia jak informacje o zaginionych. Informacje o heretyckich są określane jako zakazane, a informacje o zaginionych są całkowicie wymazane. Biorąc pod uwagę sekretność, istnieje także możliwość, że zapomnieni maczali palce w paktach z demonami. Wiemy, że na tym etapie Krucjaty Imperator otwarcie zaprzeczał istnieniu jakichkolwiek sił w Osnowie, a Primarchowie nie widzieli praktycznie nic obok chaosu. Choć ukrycie tej wiedzy byłoby niewątpliwie dobrym motywem dla Imperatora, jednak ponownie, wracając do The Chamber at the End of Memory, wymazanie wspomnień wynikało z inicjatywy Dorna i Gullimana, a nie Imperatora, który definitywnie chciałby ukryć nawet przed swoimi synami informacje o demonach. Podczas gdy zebrane fakty pozostawiają sporo obszaru do spekulacji, osobiście oferuję taką teorię. Drugi 11 Legion wraz z innymi siłami Imperium bierze udział w Ragdan Xenocide. Podczas tego długiego konfliktu oba legiony postanawiają odłączyć się do Imperium, ale niekoniecznie przeciwko Imperium. Lub ewentualnie drugi z Primarchów pada ofiarą jakiejś kontroli umysłu lub w inny sposób zostaje opanowany przez Ragdanów. Drugi Primarcha morduje 11 lub obaj zostają powstrzymani przez Leman Rasa, Kosmiczne Wilki i Mroczne Anioły. Ponieważ nie wszyscy legioniści z drugiego 11 Legionu brali udział w tej kampanii, ich wspomnienia zostają wymazane, a legioniści wcieleni do ich innych Legionów, zwłaszcza Ultramarines. Nie byłby to też pierwszy raz, gdy legioniści zostają przeniesieni na stałe do innego Legionu. Czy istnieją solidne dowody na poparcie mojej teorii? Nie. Czy jest ona możliwa? Tak. Obawiam się jednak, że wiele innych teorii spełnia te kryteria. Na koniec kilka osobowych faktów odnośnie zaginionych Primarchów. W genetycznych laboratoriach Imperatora było 20 symboli,
każdy pasujących do istniejących primarchów, poza dwoma, które zostały wydrapane, co pokazuje skalę wymazania ich z historii. Warto wspomnieć, że to laboratorium znajdowało się za drzwiami, które teoretycznie mógł otworzyć tylko Imperator. Obaj primarchowie definitywnie są poza możliwością powrotu, nawet jeśli nie są martwi. Wielokrotnie sugerowano, że są martwi, wspomniany już grobowiec, albo że pozostało po nich tylko wspomnienie, które należy uszanować. Istnieje teoria oparta na podstawie jednej okładki, jako to Malkador miał zamordować zaginionych. Tak, wiemy, że był mistrzem zabójców i fakt, że jego tron dekoruje czaszka z wyrytym 2.11 nie pomaga jego sprawie. Tak, to Malkador wymazał część wspomnień związanych z zaginionymi, ale jest mało prawdopodobne, że ich zabił. Wielu łączy 11 Primarcha z Malalem, bogiem chaosu, którego domenem jest walka z chaosem. Zgodnie z tą teorią, Games Workshop planowało związać jednego z zaginionych Primarchów z tym bogiem chaosu, jednak wskutek pewnych kłopotów z prawem aktorskim porzuciło ten projekt. 11 jest świętą liczbą Malala, zwanego też Malisem. Ponadto w noweli The Lost Council Horse próbował wypowiedzieć imię jednego z zaginionych braci. Malkador próbował go powstrzymać, dusząc przy pomocy psioniki, na co Horus zaczął wypowiadać słowa zaczynające się na Mal. Nie wiemy jednak, czy chciał powiedzieć Malkador, czy coś innego. To wszystko na dziś. Był to odcinek, do którego prawdopodobnie musiałem zrobić największy research, choć niekoniecznie dłużej go pisałem. I przyznam, że 2 godziny spędziłem na szukaniu jednego cytatu, który myślałem, że dokładnie umiejscowi zaginięcie Primarchów. Okazało się jednak, że dotyczył czegoś, co miało miejsce dużo po Koraksie, więc w żaden sposób nie pomogło mi ustalić daty. Oczywiście co do Primarchów możemy sobie gdybać, ale wszyscy wiemy, że Games Workshop nigdy nie ujawni ich tożsamości. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, ci bezimieni Primarchowie mieli początkowo służyć jako puste miejsce dla graczy, że mogli stworzyć zakony kosmicznych manis pochodzące właśnie od nich. Po drugie, w tym momencie oczekiwania graczy są tak duże, że cokolwiek GW napisze o zaginionych Primarchach, że cokolwiek Games Workshop napisze o zaginionych Primarchach, nie spełni ich oczekiwań. Słyszałem nawet, że kiedyś, niedawno, mieli w planie opublikować coś, jednak po przeczytaniu pierwszego draftu uznali, że może jednak lepiej będzie postawić niektóre rzeczy niedopowiedzianymi. Jak zwykle, nie wątpię, że coś pominąłem, coś przekręciłem. Kilka losowych informacji o zaginionych celowo pominąłem, gdyż powtarzałem informacje, które mieliśmy już z innych źródeł, ale starałem się, by nigdy żaden argument przeciwko moim teoriom nie został pominięty. Miejmy nadzieję, że zanim oblężenie Terry się skończy, dostaniemy więcej tych drobnych wskazówek co do tożsamości zaginionych. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.